szóstkę zespołu holenderskiego. No i rozpoczynamy to spotkanie. Wouter Stolz zagrywał, bardzo dobre przyjęcie. Mitrowicz, będzie out, 1-0. No, cieszy od razu ten początek tego spotkania, bo widzimy zespół taki naładowany. Tutaj zaczęły bardzo dynamicznie, widać, że zbiegają się do siebie, widać, że są skoncentrowani. 1-0. Aleksandar Mitrowicz teraz się nie popisał. To miał być skrót tuż za siatkę. Wróćmy jeszcze na kilka chwil do tego meczu pierwszego. Tam nieźle wyglądały te statystyki Resowi mimo porażki 0-3. Przypomnijmy, do 18, do 20 i do 19. No przeciwnik teraz na pewno rozpoznany. To może być duże zagrożenie, środek Hernandeza dzisiaj. Tak, no tutaj trener Kowal obawiał się ataku, że tam przegraliśmy wyraźnie właśnie. Była przewaga w ataku zespołu holenderskiego. Nie zdołaliśmy ich zatrzymać blokiem. Holendrzy to młody zespół, dwóch zawodników tylko w wieku 30 lat. Reszta 21-23, bardzo dynamicznie grający zespół. No ale są odpowiednie sposoby siatkarskie, Tomek, na takie zespoły. Tak, no tutaj jest kwestia właśnie tego, no, przy słabszej postawie. Wiesz, są mecze, gdzie statystyki, nawet statystycznie można wygrać statystykami, a przegrywa się mecz. I tutaj dlatego tak było nieźle w Holandii, a przegrany mecz wyraźnie. Christian van der Wel zagrywał przed chwilą, teraz Ivan Ilić rozgrywający. Bardzo dobra zagrywka po prostej Dika van Koya. Tak, właśnie o to chodzi. Tutaj trzeba zagrywkę, przecież Resowia gra u siebie. Tutaj całe boisko ma obstrzelane. Tej piłki, ale zrobił to dobrze. Dick Coy teraz naprawia swój błąd z przyjęcia w ataku. No i wyraźnie piłkę zaatakował bardzo wysoko, złapał. Tutaj zobaczymy to na powtórzeniu. Obok bloku, ale na takiej wysokości, żeby uderzył chyba też nad blokiem. 201 cm, 21 lat po taśmie. No i Ilić wbiegał już do rozegrania. Musiał tę piłkę przyjmować. Paweł Papke. No to jest, mogło być już odgwizdane podwójne odbicie przez sędziego ze Słowacji. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Tak, w sprawiedliwości stało się zadość, bo faktycznie ta piłka nie była czysta. Ona przelatywała prawie tą siatkę. Można było to spokojnie gwizdnąć, no ale Resowia zdobyła punkt. Wywołaliśmy sędziów, Stefan Hank jako pierwszy, drugi Igor Porważnik. Tutaj panowie ze Słowacji mieli tutaj sędziować arbitrzy z Macedonii, ale mieli problemy wizowe w ostatniej chwili. Dotarli tutaj Słowacy, igła bliski obrony. Zawodnik meczu w ostatnim spotkaniu w Olsztynie. Tak, oby dzisiaj też włączył ten magnes, żeby te piłki leciały na niego i były podbijane. A pierwsze trafienie jest. Myślę, że następnym razem będzie jeszcze precyzyjnie odbić. Ale dobre to przyjęcie, Paweł Papke. Bardzo dobry atak po rękach Woutera Stolca i Kijewlama. Kijewlam, bardzo wysoki gracz z numerem 5, 207 cm. To ten, który teraz blokował. Tak, ten był środkowy, ale Paweł Papke potrafi uderzać takie piłki. Dobra zagrywka, Wouter Stolz miał kłopoty. Fantastyczny blok potrójny, ależ chyba niewiele centymetrów na aucie, szkoda. No tutaj z tej strony od nas wydawało się, że piłka ładnie wróciła w boisko, ale tutaj sędzia liniowy miał lepszy wgląd, lepszą pozycję. Wrzucony w siatkę Paweł Papke, ale poradził sobie. No, to wszystko na granicy błędu. Musi być troszeczkę precyzyjny i zacząć te piłki rozgrywać. Tak, tym bardziej, że tutaj no, blok jest bardzo wysoki. Tutaj są wysocy zawodnicy holenderscy, którzy wkładają bardzo daleko ręce. Trzeba uważać. Paweł Papke, tam jest ostrzeliwany Dick Coy. Będzie szansa na kontrę. Mitrowicz, boisko. Bardzo dobrze, mądrze grają rzeszowianie. 8-5 na pierwszej przerwie technicznej. Tak, oczywiście. I tutaj takie ataki są potrzebne, bo przy tym wysokim
bloku. Nie można się podpalać. Zresztą tutaj ładnie Mitrowicz przepuści tę piłkę po prostu. Miał sporo miejsca i bardzo ładnie daleko uderzył pod linię 9 metra. Obaj trenerzy teraz mają przerwę na pierwsze uwagi. Spokojnie, Andrzej Kowal. Cały czas wracamy do tego meczu w Olsztynie, który może nie był sensacją, zwycięstwo Resowi, bo to był zespół, który jest zespół, który pretenduje w dalszym ciągu do medali w tegorocznych rozgrywkach. Trochę to się załamało w środku sezonu i przez kontuzje, i przez różne inne sprawy, tak, ale teraz widać, wszystko wraca do normy. Tak, ale to była duża niespodzianka, bo po prostu wszyscy mieli w pamięci wcześniejsze mecze słabe w wykonaniu Resowi Rzeszów. Dlatego wszystkich zaskoczyła tak pozytywna forma i postawa zawodników w Olsztynie. I miejmy nadzieję, że dzisiaj potwierdzą po prostu olsztyńską formę. Na razie jest nieźle, szkoda, że po czasie teraz Paweł Papkę psuje zagrywkę. To jest szósty punkt dla Forteku Rotterdam. Wouter Stolz. Jeden z niższych zawodników, 192 cm, a serwisowy, ale właśnie to jest jego atut, zagrywka. A no tutaj Mitrowicz się nawet nie ruszył, spojrzał tylko gdzie upada, no zaskoczył kompletnie. Skacze bardzo wysoko. Tak, jeszcze widać, że nad garstkiem pracują, może chyba w każdym momencie zmienić, tak jak teraz, kierunek. Sprawia nam kłopoty. Możemy tylko piłkę dostarczyć na drugą stronę. Będą mieli kontrę Holendrzy, ale urwał się teraz w tym ataku Winkoi. No to szczęśliwie się zakończyło, bo Holendrzy mieli no, za darmo piłkę przebijaną i mogli spokojnie zdobyć kolejny punkt. No, ale dobrze, że tutaj jest zmiana zagrywki. Aleksander Mitrowicz zagrywał. Szybciej rozegrana ta piłka. Bardzo dobrze rozrzucony blok. Christian van der Wel atakował, to ten bardzo doświadczony zawodnik. Tu sobie ładnie poradził, znalazł jeszcze miejsce, Zentenko rękami. Krzysiek Ignaczak, znowu piłka gdzieś odbiła się w drugą stronę, no ale myślę, że tu przymierzy się już w tej chwili, na łapie na miary. Już ta piłka go dotyka. Spodziewamy się, że będzie kilka ładnych obrót w tym dzieci. Bardzo ładne rozegranie Ilicza. Dociągnięta do antenki. Tak, i zauważ, że Rzeszowianie wysoko łapią, obijają ręce. Jest blok skuteczny na środku. Michał Kaczmarek, długo nie grał ten zawodnik. Wraca teraz po kontuzji do gry i z dużym skutkiem jak na razie. Ładnie też doszedł, bo Kolener od wystawiającego z met i Kaczmarek ładnie za nim poszedł, skoczył. Niewiele brakowało, a udałoby się tam zablokować na pojedynczym bloku Dika Koja. Tak, Zilic aż krzyknął ze złości. Troszeczkę za daleko miał lewą rękę i ta piłka zdała wpaść na naszą stronę. Kapitan drużyny Christian van der Wel. Na czwarty metr przyjęcie Mitrowicza, Paweł Papkę. Znów dobry atak Pawła. Tak, Paweł wyraźnie już dochodzi do siebie po kontuzji. Widzieliśmy to też w Olsztynie, bardzo dobrze sobie radził. Myślę, paradoksalnie ta przerwa Pawłowi dobrze zrobiła. Tutaj oczywiście nikomu w metryki nie chcemy zaglądać, ale to jest jednak bardzo wyeksploatowany zawodnik. A przecież liga jest ciężka. Tak, no ale to we właściwym, dochodzi do siebie w właściwym momencie, bo te play-offy się zbliżają, więc dobrze tak się stało. I kończy Holendrzy kolejną zagrywkę. Resowia prowadzi 13 do 10. Dobrze byłoby rozpocząć to spotkanie od wygrania seta, który może tutaj ustawić całe spotkanie. Tak, raz, że upewnić Resowie, zawodników Resowi, że wszystko idzie dobrze. A serwisowy Piotr Łukasz. Ron Werner nie wytrzymuje, tam już wcześniej poderwał się z ławki. No i teraz prosi o czas.
Tak, to co powiedziałeś, że to jest bardzo ważne tutaj rozpocząć dobrze, bo na pewno tam w pamięci coś pozostało po Holandii, że jednak tam 3-0, no tutaj jak ładnie się zacznie, jest szansa zrewanżować się Holendrom. No i ten set. Franz Klerwer, mówiliśmy przed spotkaniem o tym trenerze, wielki zawodnik z tej wielkiej drużyny, Arnie Selingera, w której grali Bas van de Hoek, Peter Planger, pierwszy trener reprezentacji Holandii. Zresztą Ron Ferwer jest także w sztabie szkoleniowym reprezentacji Holandii. Tam jeszcze grali Marco Klok i wielu, wielu innych zawodników, którzy walczyli o mistrzostwo olimpijskie. No teraz wielu z tych graczy prowadzi zespoły, jeśli nie reprezentacyjne, to ligowe. Tak, no, ale teraz jest ważne, tutaj zobaczymy Mucha na zagrywce. No i po przerwie, więc zawsze z niepokojem patrzymy na to pierwszą zagrywkę po przerwie. Oj, bardzo dobra zagrywka, ale przyjął libero, znów dobry blok, Rzeszów, Jan Kaczmarek. No i Michał Kaczmarek, już drugi taki mocny, dobry blok. Zobaczymy, tak jest. No, nie wstrzymał ręki Piotrek Łuka po przerwie. Nie zepsuł zagrywki, co ważne. 5 punktów przewagi, znów bardzo mocno, ma tam kłopoty Richard Rademacher. To jest atak, który Krzysiek Ignaczak broni w punkt, wróciła piłka. Trudna, trudna pozycja, ale zdołał Paweł Pankę przebić na drugą stronę. Z drugiej linii, no dużo tutaj miejsca było, widział to Van der Velde, ten doświadczony gracz. No i wykorzystał znakomicie tę sytuację. Tak, tutaj Krzysiek Ignaczak nie poszedł. W ogóle. Ja myślę, że tu jeszcze szansa była, żeby Michał Kaczmarek próbował się sam asekurować, no ale niestety. Rozkać zagrywał, dynamiczna, krótka. Michał Kaczmarek jak na razie gra świetnie. Tak, bardzo dobrze, co nie widać tutaj, że nie ma Guni. Jak na razie Michał Kaczmarek znakomicie zastępuje. 16 do 11 na drugiej przerwie technicznej prowadzą rzeszowianie. No a to klub kibica, który tutaj już organizował doping na grubo przed rozpoczęciem tego meczu. Zresztą hala na Podkromiu słynie z bardzo żywiołowego dopingu, kulturalnego dopingu. Tak, no tutaj przede wszystkim są tak długie tradycje siatkówki, że po prostu rzeszowianie to siatkówkę mają po prostu do krwi. Dzisiaj mija 30 lat Tomek, jak Płomień Sosnowiec, Płomień Milowice jeszcze wtedy Milowice zdobył Puchar Europy. Wielu znakomitych graczy, między innymi Ryszard Bosek, którego pozdrawiamy, ale i Wiesław Gawłowski. W pewnym momencie chyba z pół reprezentacji. Tak. Włodek Sadalski, no i paru już z tych zawodników niestety odeszło. Tak czy inaczej, to już 30 lat i od tego czasu żaden z zespołów nie zdobył Pucharu Europy. W tym roku jest duża szansa, że kilka naszych zespołów zagra w różnych pucharach Final Four. Ale na to musimy poczekać, między innymi dzisiaj do końca tego spotkania. Tak, już dzisiaj, jutro będziemy wiedzieli, ale i tak w tym sezonie ładnie nasze zespoły szły jak całą ławą do przodu. Hernandez, to jest duży atut doświadczonego Kubańczyka. Rzadko kiedy marnuje dobre piłki na środku. Tak, no Hernandez, no musi być jakaś bardzo źle wystawiona piłka, żeby się pomylił. Paweł Papkę dobrze ustawiony, będzie kontra. Grają przez środek, Piotr Łuka, bardzo dobry atak. Ależ jeszcze próbowali obronić Holendrzy. No, jak na razie Resovia, jak natchniona. Oczywiście tutaj to, co już zaczęliśmy mówić, że nie widać Resovia, no już wyszła, było widać, jak są naładowani do tego meczu. No i to się potwierdza. No, w tej chwili Walter Stolz. Tam się nogami nakrył po tym ataku. Tak, dostał gdzieś tam. Out. Out będzie i jest 19 do 12. No, przewaga się zwiększa na tyle, że oczywiście nie odpuszczając niczego, ale można już
spokojniej myśleć o tym pierwszym secie. Paweł Papke, skrót teraz. Wyciągnął Dika Koja. Nie zdążył Mitrowicz, ale wynik dobry. To jest 6 punktów przewagi. Mogą rzeszowianie spokojnie prowadzić tę grę. Tak, no obrona troszeczkę jest, nie wiem czy może takie założenie, ale taka okopana dookoła, na zewnątrz, dookoła boiska. Możliwe, że w ten sposób Holendrzy gdzieś daleko atakują w Holandii. No, nie. Jakby czekali na te piłki odbite od bloku, no teraz została piłka Iliczowi w dłoniach. 14 punkt. Walter Stolz ma mocną zagrywkę, tak, i no tutaj i znowu muszą uważać rzeszowianie. Tak, to jest takie złe ustawienie, kiedy ten zawodnik jest na zagrywce, bo... Ale żyje zespół pewien... Resowi, i to widać już od tego meczu w Olsztynie. Cieszą się po każdej akcji, mobilizują się nawzajem. No tak, liczyliśmy na to, że no, Resowie nie spuści stonu, ale no, nie byliśmy pewni, dopóki nie rozpoczął się mecz. No teraz widzimy, że... Siatka. Ale nie, przejście linii trzeciego metra. Wydawało mi się, że któryś z zawodników z... Tak, że Hernandez mógł dostać dotknąć siatki, ale nic takiego się nie wydarzyło. To jest przekroczenie linii. 21 do 14. Aleksander Mitrowicz, skrót. Rademacher znów miał kłopoty. Nie dał się zaskoczyć Hernandez. Doświadczenie Kubańczyka tutaj teraz odegrało dużą rolę. No i czysta siatka przy tym ataku Aleksandra Mitrowicza z drugiej linii. Tutaj ładnie Hernandez się zaprezentował w tych ostatnich kilku akcjach, bo zaprezentował ładne wybloki, gdzie można było przeprowadzić właśnie taki kontratak, jak widzieliśmy teraz ostatni. O drugą przerwę prosi trener Orteku Rotterdam, Ron Zwerwer. Myślę, że już może wpisywać wszystko na drugiego seta. Oby tak było. Tak, ważne, żeby teraz no, wygrać jak najwyżej. Żeby Holendrzy no, poczuli powrotem respekt do drużyny Resowi. Tak, mówimy o tym ważnym secie otwarcia, który niejednokrotnie potrafi ustawić całe spotkanie. Teraz dobre przyjęcie Rademachera. No, chyba nad blokiem Dick Coy. Tak, Dick Coy to już kolejny, chyba drugi, trzeci atak. On skacze wysoko, łapie wysoko piłkę. Jeżeli jest dobrze wystawiona, proszę, teraz widzimy to na bloku. Co prawda Hernandez nie doszedł do skrzydła. Nils Klapsznik to jest dwumetrowy gracz, który wchodzi na zagrywkę, zmienia Tije Vlama. Leworęczny gracz, no i pocelował Mitrowicza, ale jeszcze zdołaliśmy przebić na drugą stronę. Kontra jednak już nie pozostawia żadnych wątpliwości, ale jeszcze w zapasie jest kilka oczek. Tak, no tutaj widzimy znowu ze środka, no, atak z pierwszego piętra. No Holendrzy, jeżeli są... Da im się pograć, dołapią wtedy piłki, jeżeli jest precyzyjna wystawa. Bardzo wysoko. Siatkę, no. Holendrom nic nie pozostało w tym secie, jak tylko podejmowanie ryzyka. Tak, no muszą ryzykować, nic nie mają do stracenia. Oczywiście zmiana powrotna. Wraca Tije Vlam. Z kolei podobna zmiana też na zagrywkę. Tomasz Józefacki za Hernandeza. Tomek. Może w każdej chwili wejść na zagrywkę i do ataku. Bardzo pożyteczny zawodnik. Tak. Tutaj też Tomek może spokojnie ryzykować. Dobrze ustawiony Ilicz w obronie. Łukasz zdążył. Szukał tam miejsca po prostej. Paweł Papke, ale teraz świetny blok Piotra Łuki. To jest czwarty już blok Rzeszowia w tym secie. Tak, czwarty blok i to taki bardzo ładny dla oka, bo ta piłka bardzo szybko wraca. No to właśnie to są takie drużyny, które bardzo mocno atakują, ale jeżeli im się właśnie zdarza trafić blok, to takie mamy właśnie widoki. I to jest piłka setowa.
dla Sekoresowi. Muszą gonić piłkę Holendrzy. Znów Mitrowicz dobrze w obronie. Kontra Paweł Papke. I w pięknym stylu wygrywają pierwszego seta Rzeszowianie. 25 do 16 i prowadzą z Nortekiem.